Słuchajcie, dzień dobry. Nagrywam ze swojego w tej chwili, bo mam telefon Mirka i tam na żywo, tylko że tam atakowali Mirka telefonami i nie wiem, naciskałem chyba i przerwała bezpośrednia transmisja. O, już wyszło, wyszli. Jak? Jest ogłoszenie wyroku, 18 osób jeszcze może wejść na salę. Niedawno mi przerwali, słuchaj, przerwali mi ten telefonicznie, atakowali telefonami i naciskali. Wszystkiego najlepszego. Dzięki. Słuchaj, generalnie no nie możemy ujawnić tego. Ale widzieliśmy się. Ale możesz nagrać. Poprzez sposób umożliwiający zobaczenie. Widzieliśmy świadka jak najbardziej. Nie możemy powiedzieć jakiego świadka. Nie możemy powiedzieć jak widzieliśmy. Ale to nie możesz powiedzieć, bo dzisiaj jest poniedziałek. Nie mogę powiedzieć, czy był, czy go nie było tutaj fizycznie. Nie mogę tego powiedzieć. Czy jeszcze nie wejście przez areszt? Przepraszam. Ale Mirku podobno. Podobno w sali narkotycznej mieliście tam tego. Tak, w sali narkotycznej. A dostaliście coś tam na tym? O tak, tylko tam narkotyki. Słuchajcie, ja to myślę, wysoko inny, że tak, że po ogłoszeniu wyroku na pewno będzie no, coś tam. Cały proces zostaje automatycznie odtajniony, tak? Tak? Ponieważ już nie ma wpływu na dalsze jego losy. Więc myślę, że po 14, po ogłoszeniu tego wyroku, jak najbardziej będziemy mogli wszystko powiedzieć. No to dobrze. Nie wyrażę jak użycie, jest przerwa celem ogłoszenia wyroku w sprawie procesu o odrzuconych wyrokach procesowych tej oceny dziennikarskiej. Okazuje się, że no to. Czyli o drugiej. Wszelkie szczegóły będą ujawnione po ogłoszeniu wyroku, ponieważ wtedy sprawa traci tajność już. No właśnie, jak pani mecenasie, jak z tą jawnością ogłaszania wyroku, skoro nie można zarejestrować? Do początku lat 80. Tam władza też robiła co chciała. Miała tam, gdzie jest końcówka układu podstawowego naród polski i zdanie Polaków. Ten nadaje. Do czego doszło? Że ludzie wychodzili na ulicę. Tutaj jeszcze może za mało ta władza krzywdę nam zrobiła, żeby reszta ludzi zrozumiała, że niestety wojnę prowadzimy z własnym rządem. Wojnę prowadzimy z własnym rządem. Wojna polityczna. No tak głupiego społeczeństwa to nigdzie nie ma. Ale to nie jest nasz rząd. No, widzę, że to towarzystwo przyszło licznie. Bardzo licznie. Mirek nie jest w kajdankach, więc minister nagłej śmierci i choroby nie spowodował u niego obrażeń ciała. Może tylko obrażenia ducha spowodował. Zaraz Mirek będzie wypowie się. Marcinie, ostatnie słowa ewentualnie do Mirka i oddaj mikrofon Mirkowi. Pozdrawiam was serdecznie, Mirek pozdrawiam i żeby cię było widać, to nie wiem. Tak, jak najbardziej. Postaramy się wygrać. Niech ten 13 będzie dla tych masonów dalej tym dniem. Który jest dla nich zaczęłam się modlić, ale się no, 13 nie będzie pechowy z tego względu, że jesteśmy na dobrej drodze. Jeżeli sąd weźmie pod uwagę wszystkie aspekty, niestety nie mogę powiedzieć jakie, to tą sprawę wygraliśmy. Natomiast no zobaczymy, jaki będzie wyrok w tej sprawie, tak? Nie mogę nic na tą chwilę powiedzieć. Po 14, po ogłoszeniu wyroku, sprawa jakoby zostaje z automatu odtajniona, ponieważ wyrok będzie jawny, ale niestety nie będzie można tego nagrywać. Jest taka sala, której procedury tam... Cześć. No i
po 14 wszystkie szczegóły będą, no już, że tak powiem, nie będą już tajne, więc będzie można je przekazać do opinii publicznej, ponieważ jak wiecie, ja występuję tutaj jako Mirosław Rostankowski oskarżony, ale występuję w imieniu narodu polskiego i sprawa, która się toczy personalnie wobec mnie, ponieważ nie można wobec całego narodu toczyć, no jest jakoby przeciwko narodowi, tak? Przeciwko prawom dziennikarskim, zadawania pytań osobom, które uzurpują sobie sprawowanie władzy w tym kraju. Naszym pracownikom. Proszę Państwa, ja chciałbym jedną rzecz tutaj powiedzieć. Jak tam Krzysztof? Doktorze Nabilu! Tak. Doktorze Nabilu, mówię w Twoim imieniu. A o co chodzi? Chodzi o naród syryjski, który został bardzo źle potraktowany przez naturę, no nazwijmy to naturę, gdzie się wydarzyło straszne trzęsienie ziemi i po prostu pomoc jest potrzebna dla narodu syryjskiego, dla Syrii. Powtarzam, mówię to w imieniu doktora Nabila. Tutaj proszę bardzo, jest baner zrobiony przez doktora i proszę go przeczytać sobie. Bardzo prosimy Państwa o wspomożenie Syrii. Tutaj przy głośniku jest puszka. Jakby ktoś zechciał tam wrzucić mały grosik do tej puszki, bardzo by naród syryjski był wdzięczny. A ja jeszcze tutaj przypomnę, że Nabi jest, tu jest puszka. Polakiem i jest Syryjczykiem. Dla tych ściermomediów z Bydgoszczy ostatnio, które powiedziały, że podający się za Syryjczyka. Natomiast dziękuję Ci, Nabilu, że cały czas jesteś z nami i również życzę Ci wszystkiego najlepszego z okazji urodzin w dniu dzisiejszym. Mam nadzieję, że... Niech żyje nam 100 lat, 100 lat, niech żyje nam 100 lat, 100 lat, niech żyje nam, niech żyje nam. A kto? Doktor Nabi Almazi! Brawo! I mam nadzieję, że mój wyrok uniewinniający dzisiaj będzie najlepszym prezentem dla Nabila. Tak jest. No dzisiaj bardzo piękny dzień jest, Mirku, więc musi być. Wszystko ci pod domem ci się zdarzyło, złego, co mogło się zdarzyć, prawda? Już żeśmy załatwili, już wystarczy, tak jest. Także oddam głos może doktorowi, niech powie coś od siebie na temat narodu syryjskiego, bo naprawdę, proszę Państwa, tam bardzo dużo rzeczy się dzieją. Dzień dobry, kochani. No, cześć. No, w tej chwili jesteśmy tutaj na znak solidarności z Mirkiem, dlatego, że to jest nasza sprawa całego narodu i to jest w tej chwili najważniejsze. Tutaj dziękuję za przygotowanie tego baneru, właściwie to Piotr swoimi działaniami przy współpracy z kolegami to wykonał niemożliwe właściwie, bo to jest mój projekt i jest dokładnie zrobiony tak jak chciałem. Natomiast Syria, no nie będziemy mówić w tej chwili o Syrii, tylko mówmy o Polsce, dlatego że to jest nasza bolączka w tej chwili. Nasza bolączka to jest to, co nas boli w tej chwili, to jest właśnie, że w dalszym ciągu jesteśmy zdyskryminowani we własnym kraju przez tych, którzy, nie powiem przez nasz rząd, tak jak powiedziałeś, Piotrze, to nie jest nasz rząd, przez tych, którzy nami rządzą, niestety zostali wybrani przez jakąś tam większość, powiedzmy, grupy społecznej. Powiem, że na pewno w tej chwili jest
ludzie bardziej większą świadomość mają co do sytuacji w Polsce i co do sytuacji naszego bytu jako naród polski, jako Sławianie. I cały czas jesteśmy zwalczani, ale my zwyciężymy. Mirku, na pewno zwyciężymy, na pewno dzisiaj będziemy górą dzięki Tobie, dzięki Twojej obronności i charyzmy. Dziękuję bardzo, nie będę mówił więcej, dlatego że jesteśmy... Pamiętajcie Państwo, ducha nie gasić i w kurw pielęgnować, jakby to powiedział Wojtek Olszanski. Więzień polityczny, jesteśmy w dobrym miejscu, gdzie są ludzie sądzeni za niewinność. To się w końcu musi zakończyć coś takiego. Państwo prokuratorowie, sędziowie, opamiętajcie się. W końcu się te rządy zmienią naprawdę i będziemy się domagać sprawiedliwości. Nie należy zapominać też o Pawle. Ja się czuję coraz swobodniej przed kamerą. Boże kochany, uciekło mi ten. Uciekło. A, no Pawle Kondratowiczu, który za to, że rzekomo chciał ministrowi nagłej śmierci choroby zrobić kuku. A oni wszystko sobie wymyślą, żeby 20 osób będzie mogło wejść. Tak? No, ogłoszenie. Ale bez telefonów. 18 aha, znaczy no tak, jeszcze. No, aha, wasze telefony to są. Już wzięliście. No, ale to muszą się zaznaczyć. A może ktoś chciał tak. Nie było ostatnim. Musimy zrobić. Tam czas, z pół godziny musimy będzie, bo tam przez bramki będzie trzeba przejść. No Wilku, wszystkiego najlepszego, kochani. Zdrowia i stresu. Nie? A ty w ogóle porozmawiaj później z Udem o tym, bo Udo powiedział, że to co wczoraj ten artykuł ci pokazał, bo wysłaliśmy. Aha, powiem normalnie mówi, można im ukręcić ten. Ja mówię napisać ten, mówię. Nawet Udo, jako organizacja praw człowieka, żeby napisać do nich pismo z zażądaniem przeprosin. Ze zrobienia. Kwestia jest jeszcze tego typu, że po prostu trzeba zrobić listę osób. 18 osób jeszcze może wejść poza nami. Na ogłoszenie wyroków oczywiście bez żadnego sprzętu elektronicznego ze względu na to, że jest to specjalnie jakaś tam sala. Ale rozumiem, że tam, przed tamtym budynkiem sądu będzie można wziąć jakiegoś boomboxa i powiedzieć chwała temu sądowi, jak wyda sprawiedliwy wyrok. No pewnie, ja myślę, że tak. No to jednego boomboxa trzeba będzie zabrać na... O 14 te ogłoszenie. Ogłoszenie wyroku, tak. Tak, rozumiem, że do 14 mamy czas, możemy sobie porozmawiać. Po różnych sprawach. Jakbyście Państwo wytłumaczyli. Zdjęcia porobić sobie. Nie tyle zdjęcia. Nie, ja po prostu jestem zainteresowaną, nikim nie jestem. Tylko chcę mojemu znajomemu też przedstawić. I nie jestem żadnym dziennikarzem. Łamanie praw dziennikarskich przez osoby publiczne w tym kraju. Mogę sobie to, bo ja znajomemu chcę przekazać. To jest taki fajnej przemowy. Łamanie dziennikarskich. No nie macie Państwo jakiejś ulawki? Człowieka. O! W czasie pandemii? No, też na rozweselenie posłuchamy teraz pięknego utworu pana akordeonisty Kaczka Dziwaczka. Ty Kaczka Dziwaczka wciąż? Pasuje mi, muzyka mi się podoba. A jakby tak
Nadawałem, dobrze. Słuchaj, nadawałem cały czas, wiesz, twojego telefonu. Cały czas tam 77 osób, 79. Ja muszę iść do samochodu po ładowarkę, naładować go i też. Ja mam powerbank. Tu do tej knajpy idziemy teraz. Dobrze. Już obok była aptekę. AstraZeneca. Tuż obok była apteka. Ciemi. Idziemy tu obok. Co? Idziemy obok tutaj. Dobrze, dobrze. Ja po prostu siedzę, będę mieli. Ciepło. Tak, to rączą. Krzyca nie chciałbym tak śmiać was. Załóż. Tu wsadź gdzieś, bo... Daj rękę. Ja nie potrzebuję. Jakbyś chciał, to przytulę i zobacz, że grzeje. Dobre. No idziemy na prawdziwą kawę, chyba tam gdzie tu jest taka kawiarenka. Na prawo? Ja myślałem, że na lewo, a tu na prawo. Na kawę idą? No. A to gdzieś tutaj, tu jest. No tu jest właśnie, bar Grodzki. A nie wiem czemu tam. Tam też jest jakiś, może tam większe jest. Aha, bo tu jest ten sądowy taki, wiesz, przy sądzie, że tak. Grodzki. No. Grodzki. Idzie mi tam, podobno tam coś, jest jakiś barek. Tu jest barek, a tam drugi. A tu policja jest jakaś. A, restauracja. A, no to oni tam... Wiesz, do byle jakiego baru, to nie. Tylko do restauracji. No dobra. No. O drugie jest ogłoszenie. Piłem dzisiaj, zanim tutaj przyszedłem. No tak. Co? Zamknięte? Nieczynne? I dziewczyny są po naszej stronie tam. Nieczynne? Dużo lepiej, kochani. Nie, to nie jest. Nie wiem, ja Karolaka nie mam zamiaru wspierać. Ale tu nie jest Karolaka. Nie, oni szukają... To nie jest Karola. Tam jest Karola. Tu jest bar. Spokojnie. Tu piszesz. Tak samo... restauracja. Oni uda szukają. Tak? No. Ale co, dlaczego uda szukają? Bo on nas zaprasza? Bo on nas zaprasza, czy co? Nie. No, żeby wszyscy razem wyszli. No to już pytam. No tam się nie zmieścimy. Gdzie się nie zmieścimy? W tamtym barze. Czyli jednak do Grodzkiego idziemy. No dobra. No. Ten,
Ten to się wie, cwanił tam. No ja to jeszcze na 3 lata, 5000 km. Aha. A bo to jest twoje.